Dla mnie dzisiaj taką przestrzenią jest kultura, znaczy zawsze była, ale dzisiaj jakby kultura popularna zwłaszcza, te formy bycia czy uczestnictwa ludzi młodych, chociażby no, w takim festiwalu jak tutaj. Po prostu ludzie, którzy stąd wyjadą, nawet jeżeli tego nie wiedzą, że to jest więź, to ta więź między nimi jest, prawda? Polegająca właśnie na zdolności, no, chociażby można wydawałoby się zrobienia banalnej rzeczy, jak zorganizowanie kawiarni, prawda? W jakiejś przestrzeni, tak żeby sprawnie działała i przychodzący tam byli zadowoleni. Ludzie generalnie tak są skonstruowani, że z jednej strony są oczywiście istotami społecznymi, muszą być razem, ale z drugiej strony jakby też wyposażenie ewolucyjne uczy nas braku zaufania do drugich osób, prawda? I miłość jest czymś takim, co obniża radykalnie barierę utrudniającą wejście. No i to już mamy całą historię literatury chociażby pokazującą, że wszelkie bariery pękają wobec miłości, bariery stanowe, ekonomiczne i tak dalej. I to chyba jest właśnie dobra definicja, że miłość możemy potraktować jako medium. Historia różnego typu awangard pokazuje, że oni jakby pierwsi dostrzegali w tym, jak przedstawiali rzeczywistość, łamiąc pewne, no nie wiem, akademickie konwenanse z wcześniejszej epoki, pokazywali, że świat się zmienia, prawda? I często było to zupełnie niezrozumiałe jeszcze dla ich współczesnych, a potem dopiero po dekadzie, po dwóch, nagle się okazywało, że inaczej już nie sposób patrzeć na świat, prawda? No Picasso, który wydawał się zupełnie absurdalny na początku, dzisiaj po doświadczeniu Guerniki, właśnie wojen, prawda, i tak dalej, nagle się okazuje, że ten sposób analizy rzeczywistości był tą właściwą propozycją. Także sztuka jest dla mnie takim bardzo istotnym instrumentem, bym powiedział, postrzegania rzeczywistości, poznawania świata.